Oddaję głos przechodzimy teraz do procedury ustalenia członków zarządu. Członków zarządu. Zostawmy projekt do podpisania na wyszłoby ustalenia liczby członków zarządu. To był 10 w tym roku. Nie, dobrze. Wprowadzimy najpierw wniosek, wybór wiceprzewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy Trzeciej. Wrzucajemy dokumenty do podpisania. Ja na to stanowisko będę proponował, proponuję dla Rady Trzeciej Daniela Wiśniowskiego. Innej kandydatury nie ma. Panie Przewodniczący,
wystarczająco dobrze, żeby pani to mówili zarydał, a będę wspierał przewodniczącego obowiązka, który stanowi teraz się nadal, jeżeli nie znam. No, no jest właśnie, zwłaszcza, że jeśli jak dobrze przeczytałem w statucie jest zapisane, że przez członkowie zarządu powinni mieć przydzielone funkcje. Tak, my przydzielone funkcje mieliśmy dotychczasowo w zarządzie, że każdy z członków zarządu był odpowiedzialny za poszczególne segmenty merytoryczne pracy dzielnicy. Ja między innymi współpracowałem z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, ja jestem działem odpowiedzialny. I chciałbym nadal kontynuować dobrą wypowiedź z panią przewodniczącą. Dobrze. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę tutaj oddaję głos przewodniczącemu komisji. Tak, szanowni państwo, mamy jednego kandydata, Daniela Wyszyńskiego. Odczytam procedurę głosowania. Rada dokonuje wyboru przez postawienie znaku X w kratce nad słowem za. Jeżeli opowiada się za wyborem, to w kratce nad słowem przeciw. Jeżeli opowiada się przeciwko wyborem. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak X na kratkach do głosowania jednocześnie, w której jest za i przeciw. Lub postawiono więcej niż jeden znak X, w której jest kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, czyli głos przyjmujący, jeżeli nie pozostawiono znaku X w żadnej z kratek. Głos w większość, w którym głosowanie z większością głosów. Tak, bardzo bym prosił, bo tutaj, żeby pan przewodniczący przegłosował procedurę. Proszę o przegłosowanie procedury zaproponowanej przez przewodniczący Komisji Fundacyjnej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Procedura została przegłosowana głosami. Proszę terminowo składać się. Ja mam jedno. No i zobaczcie.